Szanowni Państwo, przechodzimy do odznaczeń. O wręczenie medali proszę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych porucznika Henryka Krudos oraz członka Zarządu Wojewódzkiego Mirosława Borowskiego. Zapraszam panów na scenę. Medale zostaną wręczone Krzysztofowi Wolskiemu, medal Komandoria za wybitne zasługi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, burmistrzowi Barlinka Dariuszowi Zielińskiemu oraz wiceprezesowi Związku Dzieci Wojny Zygmuntowi Czerwikowi medal za zasługi na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Medale zostały przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Warszawie na wniosek Zarządu Wojewódzkiego. Zapraszam panów na scenę. Szanowni Państwo, zaczniemy od najwyższego znaczenia, czyli za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów, które przyznamy prezesowi z Barlinka, na pewno znanemu wszystkim panu Krzysztofowi Wolskiemu. Bardzo się cieszę, że mogę dokorować również przedstawicieli władz Barlinka. Jest mi bardzo miło. Z tego co wiem, współpraca bardzo dobrze się układa, dlatego jestem zaszczycony tym, że mogłem tutaj być i odznaczyć zarówno pana prezesa, jak i pana burmistrza wspaniałym odznaczeniem. Cieszę się bardzo, że mogę pana honorować. Wiele słyszałem. Bardzo dobrze się współpracuje tutaj nawzajem, żeby ta współpraca dalej była tak owocna, żeby to tak wszystko. Przekazać inne legitymacje i dalej się go odnotować. Dziękuję za to. Proszę pana też uhonorować. Bardzo cieszymy się, że współpraca tutaj z władzami i z ruchem kombatanckim się układa bardzo dobrze. Jestem bardzo dumny i bardzo się cieszę, że mogę udekorować pana odznaczeniem za zasługi Związku Kombatantów. Jest mi bardzo miło. Gratulacje, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwu. W imieniu odznaczonych chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że w dniu dzisiejszym zostaliśmy odznaczeni tak wysokimi medalami. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję kapitule Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Warszawie. Dziękuję panu Henrykowi Krudosowi, prezesowi Związku Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Szczecinie.
chciałbym podziękować panu Augustynowi Wiernickiemu, prezesowi Federacji Polskich Dzieci Wojny w Polsce. Szanowni Państwo, bez tych ludzi nie byłoby tutaj nas odznaczonych. Chciałbym jeszcze wymienić następne osoby, które się przyczyniły do tego wyróżnienia. Przede wszystkim dziękuję panu Stanisławowi Gluzie, który był zaproszony na dzisiejszą imprezę tutaj uroczystości. Jest to pan prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Dzieci Wojny w Myślibożu. Z uwagi na chorobę nie mógł dojechać, ale szanowni państwo, dziękuję przede wszystkim panu Dariuszowi Zielińskiemu, burmistrzowi Barlinka oraz panom radnym gminy Barlinek. Dziękuję również koleżankom i kolegom ze Związku Polskich Dzieci Wojny i Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Barlinku. Szanowni Państwo, dzięki wymienionym osobom wspólnie zrealizowaliśmy kilkanaście projektów o charakterze patriotyczno-historycznym. Między innymi postawiliśmy obelisk pionierów Barlinka, który znajduje się na ulicy Gorzowskiej. Posiadamy tablicę poświęconą polskim dzieciom wojny, która jest zamontowana na budynku kościoła. W roku 2022 odsłoniliśmy w Barlinku rondo imieniem polskich dzieci wojny. W roku 2023 odsłoniliśmy w Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku przy ulicy Leśnej tablicę 5 praw Polaków. Jesteśmy współautorami trzech książek o tematyce polskich dzieci wojny. Ostatnia książka wydana przez pana Augustyna Wiernickiego, prezesa Federacji Związków i Stowarzyszeń Polskich Dzieci Wojny w Polsce, nosi tytuł Śladami Polskich Dzieci Wojny. Są to wspomnienia naszych rodziców, dziadków i sąsiadów. W naszych planach mamy postawienie w Barlinku pomnika poświęconego martyrologii polskich dzieci wojny. Można by było się spytać, dlaczego taki pomnik? W okresie II wojny światowej zginęło w Polsce 2 200 000 polskich i żydowskich dzieci zamordowanych przez Niemców. Dziękuję za uwagę.